Dobry i nasz gość Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry. Co pan myśli o tym zamachu w Bostonie? To jest wraca jakaś fala terroryzmu, jakiś incydent? Zbyt mało jeszcze wiemy na ten temat, ale z tych informacji, które usłyszałem, to przygotowanie tego biegu nie odpowiadało standardom przyjętym na przykład w Nowym Jorku. A więc pewnie organizatorzy nie byli dość przewidujący czy dość ostrożni. No oczywiście jest tragedia, bo zginęli ludzie. Służby państwowe amerykańskie należą do najlepszych, a więc mam nadzieję, że sprawcy zostaną odkryci, że sprawcy zostaną również ukarani za to, co... To może mieć związek z kryzysem na Półwyspie Koreańskim? Nie łączyłbym tego raczej, chociaż jeszcze do dziś nikt się nie przyznał do tego zamachu. To jest też dziwne, bo z reguły tak jest, że terroryści z reguły właśnie przyznają się do tych swoich czynów. Wróćmy na nasze krajowe podwórko, do naszej takiej bieżącej polityki. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma problem z Antonim Macierewiczem i tym, co on mówi? Nie, to my mamy problem jako Polacy z tym, że minęły 3 lata od katastrofy smoleńskiej, a wciąż w tym oficjalnym obiegu funkcjonują kłamstwa. Najpierw przedstawione przez stronę rosyjską, a później powielone przez zespół Jerzego Millera. I tu jest problem. Ale te słowa o tych 3 osobach, które przeżyły, wywołały bardzo duże poruszenie. A politycznie można ująć tak, że Macierewicz coś powie, a wy potem cała partia jesteście przez tydzień grillowani w mediach. A że jesteśmy grillowani, to zgoda, tak. To my już no do tego się przyzwyczailiśmy. Aha, a więc a to przyjemność, pieszczota. Nie. Ale czy to znaczy, że o ważnych sprawach nie należy mówić? Mówimy o ważnych sprawach. To tak jak z trotylem. Kiedy to publikacja Rzeczpospolitej, potem usunięci dziennikarze z Rzeczpospolitej i spotkanie właściciela gazety kupionej od Skarbu Państwa z rzecznikiem prasowym rządu w nocy poprzedzającej publikację. A cóż się okazało po kilku dniach? Otóż na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka prokurator Artymiak... Powiedzmy, dobrze, może być po 2 miesiącach, ale tak było. Przyznał, że detektory wykazały obecność materiałów wybuchowych na wraku samolotu, a 2,5 roku po tragedii dopiero prokuratorzy pojechali do Rosji, żeby pobrać próbki. Te próbki, jak do nas docierają informacje, wciąż nie zostały przebadane przez odpowiednie instytucje. Panie przewodniczący, ale to jest zasadnicza różnica z wypowiedzią Antoniego Macierewicza, bo to, co pisała Rzeczpospolita, to była po prostu informacja na temat badań, które właśnie przeprowadzała prokuratura, która chyba tam, nie wiem, ze 2 czy 3 miesiące wcześniej dostała te próbki. A to jest pytanie, czy Macierewicz coś nowego wie? Bo ja rozumiem, że gdyby on, ktoś do niego przyszedł, on dostał jakieś dokumenty, pojawiły się jakieś wątpliwości i on zadał to pytanie. A on z takiego... Nie pociągnął tego wątku, tak. Nie wskazał, że pojawiły się nowe okoliczności. Poseł Antoni Macierewicz podczas spotkania z ludźmi w Kielcach powiedział o tym, o czym wcześniej też wszyscy wiedzieli, że bezpośrednio po katastrofie były informacje przekazywane przez ważnych urzędników państwa polskiego, mówiące o tym, że miały przeżyć 3 osoby. I prokuratura nie podjęła badania tej sprawy, nie przesłuchała sanitariuszy rosyjskich, funkcjonariuszy rosyjskich, po prostu tą sprawę zignorowała. I to jest fakt. I tylko tyle powiedział Antoni Macierewicz, a wokół tego oczywiście, tak, wokół tego zaczęło się grillowanie. A co innego w ogóle teraz Prawo i Sprawiedliwość robi? No bo to przykryło jakąkolwiek działalność. Nie, my jesteśmy, no tak, tak to z tym grillowaniem jest, ale my jesteśmy aktywni. Ale każdy wie, w jakim żyjemy świecie i to nie jest tak, że wszyscy spadliśmy z kosmosu wczoraj wieczorem. Ale gdybyśmy ulegali tej presji, tego grillowania, to wciąż opieralibyśmy naszą wiedzę na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej na kłamstwie pani Anodiny powielonym przez Jerzego Millera. A dzięki pracy zespołu wiemy, że wiele z tych spraw, które były przedstawiane po katastrofie przez Rosjan i przez rząd Donalda Tuska, było nieprawdziwymi. A co jeszcze robimy? W ostatni piątek odbyła się debata na temat OFE. My proponujemy wybór między ZUS-em a OFE. Odpowiedni projekt ustawy został złożony w Sejmie już ponad rok temu.
uważamy, że oszukani zostaliśmy kilkanaście lat temu przez tych, którzy wprowadzali ten system, mamili nas tym, że emeryci z OFE będą spędzać emerytury pod palmami. Okazało to się nieprawdą, ale my chcemy dać wybór ludziom. My uważamy, że to jest uczciwe postawienie sprawy, a więc niech każdy zdecyduje, czy chce, żeby jego pieniądze płynęły do OFE, czy do ZUS-u, czy chce mieć emeryturę państwową z ZUS-u, czy też chce mieć emeryturę uzależnioną od sytuacji na giełdzie, od wyników finansowych danego towarzystwa emerytalnego. To po drodze wam z wicepremierem Rostowskim. No, wicepremier Rostowski myślę, że patrzy tak chciwym wzrokiem na te 270 miliardów, które zostało zgromadzone w OFE, bo to przecież dość charakterystyczne, że w jednym wywiadzie mówił krytycznie na temat OFE i słusznie, ale w tym samym wywiadzie także mówił, że jest prawdopodobne, jest bardzo prawdopodobna nowelizacja budżetu, a więc powiedział, że kilka miesięcy temu znowu oszukał nas, mówiąc, że budżet jest dobrze skonstruowany, że na przykład poziom bezrobocia określony w budżecie na rok 2013 jest realny, a przypomnę, to jest 13%, dziś już mamy ponad 14%, że wzrost gospodarczy w budżecie na rok 2013 wynosi 2,2 punktu PKB, że jest realny, jeżeli będzie 1%, jeżeli będzie w ogóle dodatni, to już będzie sukces. Ale to rozumiem, że tak, w waszej propozycji pieniądze idą na konto ZUS-u, czy idą do budżetu państwa? W naszej propozycji idą na konto ZUS-u. Idą na konto ZUS-u. A konto ZUS-u będzie częścią budżetu państwa? To jest tak, że budżet państwa dofinansowuje ZUS. Jest dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. My proponujemy wybór, żeby ludzie zdecydowali, gdzie chcą, żeby ich pieniądze płynęły, ale jednocześnie my proponujemy, jednak my się opowiadamy bardzo wyraźnie i jednoznacznie za sposobem solidarnościowym, a więc za tym, żeby to pokolenia tych, którzy pracują, finansowały emerytury tych, którzy są już na emeryturze, za solidarnością pokoleń. De facto i tak jest w Polsce. Ten emerytury ofowskie, to no, przyszły rok dopiero. Tak, ale cały ten system bankrutuje. Widać wyraźnie, że to jest mrzonka. Twierdzenie, że można sobie uzbierać i towarzystwa emerytalne na giełdzie pomnożą te pieniądze. ZUS-owi też grozi bankructwo. Chodzi o system solidarnościowy, który spowoduje, że odpowiedzialność pokoleń przed tym bankructwem nas uchroni. Ale oczywiście przy zmianie piramidy pokoleń takiej, tak, że coraz więcej starszych osób będzie więc na utrzymaniu coraz mniejszej liczby młodych, także ten system solidarnościowy nie zadziała. A chodzi o to, że w naszym kraju powinna być wdrożona i realizowana realna polityka prorodzinna. Na czym ona polega? To znowu jest projekt Prawa i Sprawiedliwości, zgłoszony podczas jednej z debat zorganizowanych przez doradców profesora Piotra Glińskiego, a dokładnie przez profesora Rybińskiego, stypendium demograficzne. Stypendium demograficzne jako realne wsparcie dla tych rodzin, które decydują się na posiadanie dzieci. No i w związku z tym odwrócenie tej piramidy właśnie, tak? Bo zgoda, jeżeli w Polsce będzie się rodziło coraz mniej dzieci, a tak jest, przecież teraz wyż demograficzny zakłada rodziny, ma dzieci i dzieci wciąż w naszym kraju rodzi się bardzo niewiele. I za chwilę przejdziemy do niżu demograficznego i wtedy jeszcze poziom narodzin może spaść, a więc trzeba temu przeciwdziałać. Panie przewodniczący, bo kolejny temat, ale też gospodarczy. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wzmocnić pozycję ministra skarbu, obecnego ministra skarbu, Budzanowskiego? To pan minister kompromituje się na tyle, że nie widzimy innej możliwości niż odwołać pana ministra. Wniosek o odwołanie ministra, ale dotychczasowa praktyka była taka, że każdy wniosek tak naprawdę wzbudzał solidarność po stronie rządowej, koalicyjnej. Jeżeli
odraczał ewentualne odwołanie takiego ministra. No to wtedy przyznaje się rząd Donalda Tuska, rząd koalicji PO-PSL do tego, że chociaż minister jest niekompetentny, chociaż nie radzi sobie ze swoimi obowiązkami, to i tak na siłę go utrzymuje w rządzie, a więc tą kompromitację, odpowiedzialność za nieudolność ministra Budzanowskiego wezmą na siebie koalicjanci. Oni też oczywiście za to odpowiadają, bo Donald Tusk i Janusz Piechociński także w tej sprawie skompromitowali się. Mówimy o rurze, o propozycji budowy rury, tak zwany Jamał-2. A dlaczego nie wniosek przeciwko odwołaniu Janusza Piechocińskiego? No dlatego, że jednak bezpośredni nadzór nad spółką sprawuje minister skarbu. I poza wszystkim jeszcze minister skarbu odpowiada też za bankructwo, bo tak w rzeczywistości jest, LOT-u. Dziś LOT to spółka wydmuszka, pozbawiona majątku, dodatkowo zadłużona. Minister Budzanowski ma jeden pomysł. Sprzedać LOT. Tak na koniec. Widział pan wczoraj w Rzeczpospolitej ten sondaż, w którym PiS przeskakuje w każdym konfiguracji, bo tam różne konfiguracje partyjne były podawane respondentom. PiS przeskakuje nad Platformą? Tak, widziałem. Dzisiejszy sondaż też widziałem, w którym zrównuje się poparcie dla PO z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale też taka mała górka, że prawdopodobnie, gdyby tak było, to przyszły rząd, to by powstał w koalicji Platforma-Lewica. A PiS znowu był w opozycji. Wychodzę z takiego założenia. Zawsze poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach było wyższe niż w sondażach. Do wyborów jeszcze trochę czasu. Nie, w 2011 było równo. Och, no ale to nawet jeżeli było równo w 2011, to w pozostałych wyborach zawsze tak było, że w sondażach inaczej, w wyborach lepsze poparcie, wyższe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. My staramy się o to, żeby wygrać w takim stosunku, w jakim wygrała partia Viktora Orbana na Węgrzech. To jest inna ordynacja. Tak, ale jest taka możliwość w naszym kraju. Z naszych symulacji wynika, że jeżeli osiągnęlibyśmy poparcie 42-43% przy oczywiście poparciu stosunkowo niższym dla innych partii, to jest realna szansa do tego, żeby tworzyć rząd wyłącznie przez Prawo i Sprawiedliwość. Nikomu się jeszcze to nie udało. No ale to nie znaczy, że nie uda się nam. Jestem przekonany, że nam się uda. Dziękuję. Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Miłego dnia. A Piotr Górsztyn razem z nami w poranku ponownie jutro o 8:40.